WIG20 DAX S&P 500 wraz z grudniową serią kontraktów. Witam Państwa w poniedziałek 7 grudnia. Niezwykle ciekawa, emocjonująca końcówka piątkowej sesji. W wyniku wzrostu aktywności popytu doszło jedynie do niewielkiego naruszenia kolejnej zapory, średnioterminowej zapory popytowej 1839,57. Można zatem stwierdzić, że wymieniony węzeł został wybroniony. No a w tej chwili czekamy na potwierdzenie ruchu wykreowanego z tego właśnie obszaru cenowego. Jak zwykle w takiej sytuacji włączyłbym tutaj do analizy najbliższe zapory podażowe, czyli strefy oporu Fibonacciego. Znanym węzłem pozostaje niewątpliwie obszar 1913-1930. Wcześniej istotne wsparcie, teraz ma szansę ten zakres przeobrazić się w zaporę podażową. Tym bardziej, że z perspektywy wykresu w skali dziennej, dokładnie w tym korytarzu cenowym, można powiedzieć, mieści się 10-punktowy węzeł 1917-27, czyli pierwsza zapora podażowa wytyczona na bazie tutaj tych historycznie istotnych punktów zwrotnych całej pokazywanej w tej chwili sekwencji spadkowej. Jeśli za początek ruchu weźmiemy oczywiście kwiecień bieżącego roku. Tutaj wypada m.in. zniesienie 14,6, tak więc no, ta uwaga, którą poczyniłem przed momentem, że strefa 1917-27 mieści się dokładnie w korytarzu cenowym 1913-30, no jest dość istotną, tak mi się wydaje, uwagą. Po prostu mamy do czynienia ze wzmocnioną strefą oporu Fibonacciego i jeśli udałoby się taką przeszkodę bykom sforsować, potraktowałbym to jako uwiarygodnienie całego ruchu wzrostowego, jednocześnie zapowiedź kontynuacji właśnie tendencji wzrostowej. A więc w tej chwili na pewno w kontekście WIG20 warto w dalszym ciągu zwracać uwagę na węzeł 39,57 i opór 1913-30 bądź po prostu 1917-27, jeśli analizowalibyśmy wykres przez pryzmat horyzontu dziennego. Na kontraktach z kolei popyt uaktywnił się w okolicy węzła 1789-1799. W piątek nie udało się powrócić ponad strefę 73,80, no ale w tej chwili wydarzenia rozgrywają się właśnie ponad wskazanym węzłem cenowym, co generalnie należy traktować pozytywnie. No, jedyny problem polega na tym, że po tym porannym akcencie popytowym dynamika ruchu zdecydowanie osłabła. Mamy również mniejszy wolumen obrotu na rynku kasowym. No, widać, że popyt zaczyna się trochę wahać, natomiast no, w ujęciu zarówno krótko, jak i średnioterminowym podaż jednak cały czas zachowuje przewagę. Nie można wykluczyć, że taki wahający się popyt, mówiąc w cudzysłowie, no, zachęci podaż do inicjowania nieco odważniejszych działań, więc powrót poniżej strefy 73,80 no, jak zwykle wygenerowałby w takiej sytuacji jakiś sygnał ostrzegawczy, ale tutaj dla mnie dopiero przełamanie strefy 1835-41 świadczyłoby o możliwości powrotu kontraktów na ścieżkę bazowego trendu spadkowego. Sygnał pozytywny to obrona strefy 73,80 no i udana tak naprawdę próba ataku na kolejną przeszkodę cenową, czyli obszar 1911-1916. Warto właśnie podkreślić, że tutaj mamy do czynienia już ze stosunkowo istotnym przedziałem oporu wytyczonym na bazie między innymi zniesienia 14,6. Indeks DAX, jak widać, bardzo precyzyjnie zadziałało tutaj strefa wsparcia 10608-10636. Z tego rejonu również kupującym udało się zainicjować ruch odreagowujący, no ale o sukcesie popytu moglibyśmy w obecnej sytuacji mówić dopiero w przypadku powrotu ponad obszar 11225-11272. Z kolei negacja tej wybronionej strefy 11608-11636, no to duże prawdopodobieństwo ukształtowania się takiej książkowej wręcz formacji głowy z ramionami.
Więc ten węzeł w dalszym ciągu warto w swoich analizach uwzględniać. No i na koniec S&P, dzisiaj w skali, również w skali tygodniowej, bowiem pomimo bardzo silnego wzrostu aktywności popytu w końcówce minionego tygodnia, no wydarzenia nadal na S&P rozgrywają się tutaj w tym newralgicznym korytarzu cenowym 2103-2138, czy też w okolicy właśnie tego średnio, czy nawet długoterminowego oporu Fibonacciego. Natomiast nadal uważam, że pierwszy negatywny sygnał pojawiłby się dopiero w momencie trwałego przełamania tej strefy, pokazanej tutaj strefy wsparcia 2015-2021. Dziękuję bardzo.